teatr to jest takie widowisko, a zarazem życie, pełne magii, wdzięku, emocji oraz estetycznych doznań artystycznych. Pierwszy nadburzański festiwal teatrów dla dzieci Gaducha uważam za otwarty. Festiwal honorowym patronatem objęli marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik, starosta powiatu łosickiego pani Katarzyna Klimiuk oraz wójt gminy Sarnaki pan Grzegorz Arasymowicz. Nasz festiwal nie odbyłby się bez dofinansowania, które dostaliśmy z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje 2020. Oto pomysł całkiem nowy, właśnie przyszedł mi do głowy. Jest mi niezmiernie miło zaprosić gości i mieszkańców gminy Sarnaki na 3-dniową imprezę, na której odbędą się ponad dokładnie 23 wydarzenia na 3 scenach: w Sarnakach, Mierzwicach i Serpelicach nad Bugiem. Cieszę się bardzo, że do naszej gminy zawitała kultura, jaką jest teatr. Teatr dla dzieci, nie tylko, bo to, jak widzą Państwo tutaj, przyszło do nas bardzo dużo rodzin. W tamtym roku mieliśmy bardzo ciekawe dożynki powiatowe i gminne i to jest kontynuacja z tego względu, że jesteśmy gminą turystyczną i ze względu na niesprzyjające okoliczności bardzo dużo do nas ludzi przyjeżdża obecnie na domki, na świeże powietrze. Dlatego cieszymy się, że możemy turystom i mieszkańcom zaoferować taką tak zwaną przyjemną przygodę, bo teatr to jest przecież magia, wyobraźnia, uśmiech, pozytywne emocje. A wy, dzieci, co najbardziej lubicie jeść? A gęś lubicie? Taką smaczną, pieczoną gąskę. Takie spektakle dla dzieci są najlepsze. Dzieci łatwiej wtedy utrzymać ich uwagę, kiedy się mogą włączyć, niż tylko słuchać i oglądać. Ten festiwal chodził mi po głowie już od bardzo dawna. Obserwuję też inne festiwale w innych miejscowościach na terenie całej Polski. Kocham teatr i może to z tym jest związane. Ja zawsze mówię, że bliska ciału koszula, więc jeśli dyrektor jakiegoś ośrodka kultury lubi sport, więcej będzie sportu. Ja lubię teatr, więc chciałam spróbować z teatrem. Nie ma u nas wydarzeń takich określonych. Są festyny, mało jest czegoś takiego ukierunkowanego. Są fajne i również pozazdrościłam innym ośrodkom, które mają takie swoje perełki. I chciałam również, żeby coś takiego było. Moi kochani, uważajcie dobrze na lisa, żeby nie porwał dorodki. To największy złodziej. A jaki chytry! Dziękujemy Wam serdecznie. Teatr My z Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach. Grupy teatralne dobierałam w ten sposób, aby były różne... Tematycznie, ale też różna forma teatralna. Dlatego będziemy mieć tutaj teatr przedmiotu, gdzie na scenie będą królowały wielkie przedmioty, na przykład instrumenty. Będziemy mieć teatr lalki i aktora również. Będzie teatr narracyjny, teatr opowiadaczy. To jest fajna też taka forma, ponieważ jest to połączenie opowieści, starej sztuki opowiadania z taką domieszką teatru. Także to też. Będziemy mieć też również teatr animacji Piasku, który będzie wyświetlany na kinie plenerowym. W czasach stary król i rządzi małym krajem. Gaducha, proszę pana, to był konkurs ogłoszony w internecie na nazwę. Szukałam nazwy, która będzie trochę taka ludowa, trochę taka folkowa, trochę taka nasza nadburzańska. Tajemnicza. Tajemnicza, dokładnie. Ogłosiliśmy konkurs, było trochę fajnych propozycji i padła ta,
Dodam, że są tutaj z nami również ci Państwo, którzy tą propozycję zgłosili. Także tak wyszło i super, super nazwa i mamy plany do rozwoju tej marki. Fajnie, bo są wolontariusze spoza naszej gminy, zgłaszali się naprawdę z różnych miejscowości dookoła. Są wolontariusze z województwa lubelskiego, są wolontariusze z województwa podlaskiego, tutaj z Siedlec, także naprawdę... No i Sarnak oczywiście. Także odzew młodzieży był, cieszymy się bardzo.